więc kochani, jestem w domu. Dzień następny, już mamy wtorek. Jak poszłam do sklepu, to się okazało, że error znowu był na karcie i niestety po wyjściu ze sklepu nic mi się nie udało nagrać. Ale chcę Wam pokazać, będę robić soczek. Soczek do picia warzywny. I tak Was chyba przeciągnę przez mój proces przygotowania tego wszystkiego do soczku. Co ja będę robić? Tutaj mam, jak to się nazywa, jarmuż. Bardzo fajne, bardzo zdrowe warzywo. Był nawet swojego czasu jeden król, który codziennie na śniadanie jadł jarmuż. O. Tu sobie to zostawię. Do jarmużu dołożę seler. Mówią, żeby nie myć w ten sposób warzyw od razu, tylko po prostu nie mytę wkładać do lodówki, ale ja zaryzykuję tym razem, ponieważ chcę przetestować to i Wam powiem, że będę miała szybszy dostęp do właśnie warzywnika mojego, żeby zrobić sok, także nie będę mogła się tłumaczyć, że nie chciało mi się warzyw myć. A to ja już tu wstawię do wody. O, i sobie to zacznie fajnie rosnąć. Wyjdzie z tego seler. Pokażę Wam mój seler. Seler, który wstawiłam z tydzień temu. Dobry tydzień temu. Tak wygląda, tak mi już fajnie urósł. Tu już następne wychodzą. Piękne korzonki są, także chcę tego selera do ziemi włożyć i będę mieć w doniczce ładnego selerka. Także widzicie, wszystko da się zrobić. Najlepiej jest właśnie wszystko organiczne kupować, kupować rzeczy, które rosną tam, gdzie mieszkamy, żeby nie traciły właśnie podczas transportu drogocennych substancji, które są nam właśnie potrzebne, po które właśnie tu sięgamy. Niestety na Islandii tak to wygląda, że transport tego wszystkiego do Islandii niestety jest długi i bardzo często są zrywane te rośliny wszystkie. O, to najlepsze, takie małe. Niedojrzałe i to dojrzewa dopiero w transporcie, więc to nie jest fajne. O. I tak jak na przykład te marchewki duńskie, widzicie, one już są umyte, więc one też szybko się nam tu psują. Ja marcheweczki do soku stosownie w ten sposób oczyszczam szczoteczką do warzyw, którą mam przeznaczoną. I to jest najlepszy sposób, żeby właśnie skórki nie obierać, bo wiadomo, wszystko siedzi w skórce i zaraz pod skórką. Marchewka jest dobra, aczkolwiek nie jest to źródło witamin numer 1. Czytam w tej chwili taką jedną książkę i Wam powiem, że dowiedziałam się właśnie, że marchewka wcale nie jest na liście numer 1, jeżeli chodzi o to, że powinno się tego dużo spożywać. Nie pamiętam, co się powinno dużo spożywać, czytałam w nocy, muszę wrócić później do tego, ale zajęłam się ogólnie w tej chwili czytaniem takich właśnie książek zdrowotnych, różnych. Zaciekawiło mnie to, zawsze ciekawiło. I tak, i to jest właśnie bardzo dobrze wiedzieć, co się je, z czym się je i tak dalej. Wszystko spadło oczywiście. Inaczej by tu nie mogło być w mojej wielkiej kuchni. Ale chcę trochę zlikwidować. I dobrym moim sposobem na to wszystko jest właśnie suszarka do sałaty. Polecam. Suszareczka bardzo dobrze działa. Bynajmniej nie jest później nic tutaj
mokre i nie będzie gniło, także widzicie, fajnie działa. Ja sobie to przygotuję i połączę się z Wami za momencik. Tu mam moją starą maszynkę, czyli wyciskarkę wolnoobrotową. Bardzo Wam ją polecam, jest naprawdę wspaniała. I już działam. Co dziś zmielam sobie? Zmielam sobie tak, selerek. Zmielam sobie jarmuż, marcheweczki, sałatę, którą dodam za chwilę, jabłko, którego zapomniałam umyć, więc szybko je umyję. Może Was to dziwić, że myję to gąbką, ale tak właśnie najlepiej mi się to wszystko zmywa. A prawda jest taka, że jak myje się naczynia, to też się opłukuje wszystko. Nie wyrzucamy, no nie obieramy nic ze skórki. Nawet nie trzeba tutaj tego festek wyciągać z tego, tylko trzeba pokroić tak, żeby pasowało do maszynki, która ma niestety małą dziureczkę i nie wszystko zawsze pasuje. Ok, to zaczynam robić sobie soczek. Przyznacie, że wszystko wygląda bardzo zachęcająco. Ok. Aha. Thank you.
Tak więc widzicie, soczek gotowy. Chwilę to trwało. Jak będą warzywka umyte, to będzie to znacznie szybciej. To trzeba szybciutko umyć. I właśnie soczek też trzeba szybko soczek wypić, gdyż soczek, żeby nie stracił właściwości różnych, najlepiej właśnie go się napić od razu. O, proszę bardzo, ładne dwa soczki, ja wypiję ten mniejszy, a właściwie na równo zrobię, idę zaniosę. Moja mama też się niech napije zielonego, zdrowego soczku. Także byłoby to, kochani, na tyle. Mam nadzieję, że wam podobał się filmik wczorajszy i dzisiejszy o tym, jak powstaje soczek, jaki smaczny jest. Jest to maszynka Oskar 900. Polecam wam naprawdę taką maszynkę, niekoniecznie tą, w ogóle jakąkolwiek wolnoobrotową. Soki się nie rozwarstwiają, soki są przepyszne. Jedyne co, nie możemy w nich mielić banana czy awokado, ale można to zblendować później. A taki sok można dosypać różnych fajnych nasion, czy takich suszonych, jak to się nazywa. Ojej, wyleciało mi teraz z głowy. Różne są produkty, które w każdym razie można do tego sobie dosypać, różne błonniki. Dobrze, to byłoby na tyle. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Na razie, cześć!